Jasło, 12 sierpień 2012 roku, Karpacka Troja, rekonstrukcja osady ludności kultury otomani, Fuze, Zabony. No i te domki wyglądają tak. Chaty słupowe ze ścianami wyplecionymi z gałęzi, polepione gliną oraz domy z drewnianych belek po konstrukcji zrębowej. Cokolwiek by to nie znaczyło. I tutaj wszystko napisane. W każdej chacie znajduje się ujście na miejsce na ognisko lub piec i podstawowe wyposażenie. Została metodami archeologicznymi. Ona powstała w celach pogodowych, aby pokazać Państwu, jak mogło wyglądać budownictwo w epoce brązu. Z jednej strony rekonstruktorzy wykonali domy w kupie palcowym, mamy grube dębowe fale umieszczone w ziemi. Pomiędzy nimi mamy nieco mniejsze żerki, pomiędzy którymi się widoczna w tym momencie dla nas przeciąga. To wszystko mokrane gliną, to mieszko, które dawano też odchody zwierzęce. Z drugiej strony mamy w kupie domów w kupie palcowym. Tak, żeby nie będziemy słyszeć nic, co one mówią.